1042 metry długości i 9 zakrętów. Do tego jeden z najładniej położonych polskich torów kartingowych. To obiekt w Starym Kisielinie, na którym odbywały się 5. i 6. runda Rock Cup Poland. W sobotę upał, a w niedzielę deszcz. Zmienne warunki pogodowe nie ułatwiały rywalizacji ponad 100 kierowcom rywalizującym w ten weekend w największej serii kartingowej w Polsce. W Baby Rocku bardzo dobrze podczas 6. rundy zaprezentował się Kajetan Gawron, który wygrał przedfinał, jednak nie wygrał całej rundy, która padła łupem Damiana Mazurka. Podium uzupełnił Dominik Garbaciak. Mini Rock. W tej kategorii drugi dzień rywalizacji w Starym Kisielinie przebiegał pod dyktando Adriana Janickiego. Wygrał on oba niedzielne wyścigi i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej, wyprzedzając Marcela Kuca już o 55 punktów. Junior Rock. Tutaj po sobotniej rywalizacji wszystko wskazywało na to, że królować będzie Michał Kasiborski. Kierowca wygrał czasówkę i przedfinał i był na dobrej drodze do zwycięstwa, ale słabszy start w finale sprawił, że był poza podium. Wygrał Antoszewski przed Doniczem i Wierzbickim. W DVS najszybszej kategorii w serii Rock Cup bardzo udane zawody zaliczył Dawid Dziocha. Zgarnął komplet punktów, przez co w generalce zbliżył się na 28 punktów do Igora Lejko. W 6. rundzie za Dziochą dojechali Wójcik i Szczerbiński. W Rock GP, czyli najstarszej kategorii, bardzo szybko jeździł Adrian Marcinkiewicz, który tor w Starym Kisielinie zna bardzo dobrze. To jest mój tor, domowy tor. Na tym pierwszy raz na tym torze zaczynałem tę karierę, także... Niestety dla Marcinkiewicza był tak szybki, że na pierwszym zakręcie podczas czasówki wypadł z toru, a słaby stan techniczny karta nie pozwolił na równorzędną rywalizację w przedfinale i finale. Rundę zwyciężył Pokojowczyk przed Zającem i Piotrowskim. Rozkręca się na dobre rywalizacja w Rock Cup Poland. Zawodnicy jeszcze przed krótkimi urlopami ścigać się będą w Bydgoszczy. Do zobaczenia na tamtejszym kartodromie 19 i 20 czerwca.